Cześć, witam Was w drugiej części mojego odcinka, trzeciego odcinka sam na sam z Minecraftem. Tak, w pierwszej części spotkałem szkieleta i się przestraszyłem, jakby to był Herobrine. Tak już mam. O kurde, to znowu ta jaskinia. Mamo! Nie. No bo dobra, stanę do walki. Gdyż jest ten szkielet. A masz. Tylko jak ja się do niego dostanę? Auć. O kurde! Ja już się boję. O kurde, tam jeszcze zombie. Ja mam dwa żytka. Ej, nie. Dobra. Jestem skryty dobrze. Więc się odkryję, tak. Najmądrzejszy na świecie. Jestem dobrze skryty, więc się odkryję. Dobra. Nie, ja już tam nie idę. Ja się boję. Zjem jeszcze to zgniłe mięso i... nie wiem, co zrobię. Ale nie będę na pewno tam wracać. Będę kopać po prostu w innym miejscu. Myślałem, że się dokopię do jakiegoś fajnego mobspawnera, do tego szkieleta, który mi zabrał prawie całe życie. To trzeba będzie co innego porobić. Dobra. No to dobra, najpierw jedną rzecz zrobimy. To będzie na... taki trochę dziwny odcinek. Podzielę na dwie części, a jedna będzie mieć tak sobie. Będzie tak sobie wspólna z drugą, ale dobra. Zaraz, ile mam piasku, bo mam zamiar w drugim piętrze zrobić dach ze szkła. Nie mamy dużo piasku, więc robimy tą łopatę. Patyczki. Łopata kamienna, bo nie mam nic lepszego. I idziemy kopać. Naprawdę, wiecie, jak ja się bałem. Po prostu naprawdę okropnie się bałem, jak spotkałem tego szkieleta, co już myślałem, że tylko, że tam nie widać, no bo nie było nic widać, myślałem, że tam nic nie ma, tylko odgłosy są, a tam nagle po prostu tracę życie i po prostu szkielet mi ciacha. I ledwo żyje. O, fajnie. 25? Ej, wystarczy 25 czy nie? No wystarczy. Nie, 28. Wystarczy. Już się zbliża noc. Auć. O kurczę, ja teraz muszę życia... Nie mogę żyć marnować. Co ja mam do jedzenia w ogóle? Zgniłe mięso, super. Tak, ja się będę odżywać zgniłym mięsem. Ale naprawdę. Ups, niechcący tam. Niechcący. Ja miałem tutaj pauzę. Małą, bo mi coś pipczeć zaczęło. No więc dalej nagrywam. No, o czym ja mówiłem? Nie cierpię tego, że mówię o czymś, mówię, daję pauzę i już nie pamiętam. Aha, a mówiłem o jedzeniu. No, będę się żywił z gniłym mięsem, ale nie, mam grzybki. Uff. Ale fajnie, że tutaj w biomym bagiennym jest masa grzybków. Sobie zrobię miskę. Tak, cztery miski. I w jakiej to było kolejności, tak? Tak, dobrze. I zrobię zupę, żeby się najeść. Tylko słyszycie ten dźwięk? On brzmi jakby on... jadł zupę razem z miską, ale mniejsza o to. Dobra, teraz ciach. Robi się szkło, a ja idę spać.
Okej. Szkoda, że przez noc się nie regeneruje. Fajnie było. Ale dobra, zrobiło się. Mam nadzieję, że tak. Nie. Aha, ale beznadzieja. Szkoda, że tak się nie robi. Że noc jakby trwa, a ty tylko się przesypia tą noc jakby. A tak to wygląda jakby. Czas upływał tylko wtedy, kiedy ty go odczuwasz. To tak trochę dziwne. Ale dobra. Niech już tak będzie. A w tym czasie zobaczymy, co tam z dymkami. Mam nadzieję, że tutaj mnie znowu żaden potwór nie zaatakuje. Już na dziś mam dość potworów. Może i żadnego nie zabiłem, ale i tak mam dość, bo tak mnie ten szkielet po prostu wkurzył, że no, że już przez następnych kilka odcinków nie będę tam chodził. Ale fajnie, mam dymkę, jej. O, fajnie, ona będzie rosnąć ciągle. Ja tego nie wiedziałem, dlatego bo ja na swoim ordzie nie mam dym, więc no, niezbyt bardzo znam się na dyniach, ale dobra, rośnie mi, a ja idę do domku i co można robić w domku, jak mi się przytapia? Nie wiem. Co tu by można było robić? Do kopalni nie pójdę. Ja już się tej kopalni naprawdę boję. Może ja to mówię po raz kolejny, ale tak mnie to wystraszyło. Ten szkielet tak mnie wystraszył. Okropnie. Ile się zrobiło? 14. Dobra. Zobaczymy. No, to idziemy robić tak ze szkła. Jeszcze później będę musiał te schodki dopracować, bo one nie są wygodne, że trzeba skakać. Ale to pomyślę, się dopracuję poza odcinkami, bo to nie jest zbyt ciekawe. Chyba, że ciekawi Was dopracowywanie schodków. Dobra, teraz czekamy na kolejną dawkę szkła. 4, nie, 5. Dobra, niech będzie na razie. Napnęło. Dobra. Coś mi laguje. Dobra. I po kolei szkło trzeba iść. Cztery szkła. Dobra. Chyba akurat starszy tego szkła. Ile tutaj zabrakło? Trzy. No to tam mniej więcej w piecyku tyle zostało. Więc to spoko. O jedno więcej niż potrzeba zrobiłem. Ale całkiem dobrze. Całkiem dobre mam wyczucie. No. I mamy nasz dach. Już to się 8 minut nagrywa.